Czuję się uprzywilejowany. Moja babcia zawsze kochała książki, a w latach 70. udało jej się otworzyć księgarnię, co nie było proste. Dzięki temu książek w domu nikt nie brakowało. Kiedy byłem mały, lubiłem sięgać po encyklopedię. W domu były dwie. Kolorowa jednotomowa i czterotomowa, ale z czarno-białymi ilustracjami. Obie wydane jeszcze przed rokiem 90., który zmienił rolę miejsca, w którym się dzisiaj spotykamy. Kiedy jakiś temat mnie zainteresował, szukałem dalszych książek. Ale ta encyklopedia otwierała przede mną świat i była tym miejscem, po które sięgałem, kiedy potrzebowałem czegoś więcej. Jedna rzecz mnie dziwiła. Artykuły o komunizmie i socjalizmie nie zgadzały się z tym, co mówił dziadek i nie wspominały nic o szykanach, jakie wtedy spotykały ludzi. Dzisiaj nie drukuje się już encyklopedii. W 2012 roku podała się nawet Encyklopedia Britannica. To Wikipedia próbuje teraz zapewnić ludziom dostęp do rzetelnej, aktualnej i neutralnej treści. Dla wielu z nas jest może nawet synonimem encyklopedii, bez której przygotowanie się do egzaminów czy prac zaliczeniowych byłoby trudniejsze. Powstanie tak dawno temu, bo w 2001 roku. Większość z nas, jak zgaduję, była już wtedy na świecie. Pierwszy polskojęzyczny artykuł powstał 9 miesięcy po otwarciu Wikipedii angielskojęzycznej i był poświęcony, uwaga, regule Titiusa Bodego. Zachęcam do sprawdzenia, czego dotyczyła. Co miesiąc w polskiej Wikipedii przybywa około 5 tysięcy artykułów. Ma ich już prawie 1,5 miliona. Jednak statystyki za ostatnie miesiące są nieubłagane. Na ponad 1 milion zarejestrowanych użytkowników jedynie od 4 do 5 tysięcy dokonało w ciągu ostatniego miesiąca jakiejkolwiek edycji. A w tym samym czasie polska Wikipedia miała około 400 milionów odsłon miesięcznie. To pokazuje skalę popularności. Może jakaś w tym zasługa koronawirusa, skoro w lutym było to jeszcze 300 milionów. Idea Web 2.0 sprawiła, że każdy może być teraz twórcą treści. Od poważnych analiz po osobiste wynurzenia albo plotki. Zawód dziennikarza nie cieszy się już dawniejszą estymą. Rzetelność branżowa podupadła, a artykuły powstają coraz częściej na prędce albo na podstawie materiałów prasowych. Dotarliśmy do wersji internetu, gdzie nie wystarczy po prostu przeczytać artykułu. Zanim ponownie wykorzystamy informacje i opublikujemy treść pod własnym nazwiskiem, czeka nas mordęga szukania, jak było naprawdę. Mój dziadek i tamte encyklopedie PWN miały różne opinie o komunizmie w Polsce. I są jeszcze pewnie setki tysięcy innych opinii. Jak je zgrabnie ująć w jednym artykule w elektronicznym encyklopedii? Teraz to wyszukiwarki powoli decydująco nam pokażą. Być może będą chciały nas zachować w swojej własnej bańce. Jak dotrzeć do obiektywnej treści? Na szczęście Wikipedia jest ogólnie rozpoznawalna i mnóstwo ludzi dołożyło do niej swoje cegiełki. Projekt, który na początku wydawał się czymś skazanym na porażkę ze względu na swoje ambitne cele i zasady, przetrwał próbę czasu. Większość ludzi dokłada do Wikipedii cegiełki w dobrej wierze. Ale idea Wikipedii może być jednocześnie zagrożeniem. To, co widać na wierzchu, to jest tylko ostatnia wersja. Ta prawdziwa, a może akurat jakaś przekłamana. Jeśli czytelnik natrafi na tą przekłamaną, może nabrać fałszywej wizji świata. W 2020 roku Wikipedia nie jest tą samą Wikipedią, co w 2005 roku, kiedy zaczynałem, kiedy chodziło o zbudowanie masy artykułów, pokazanie, że jest się stroną, która może konkurować z dotąd drukowanymi encyklopediami. Dzisiaj wikipedyści, ale i czytelnicy oczekują jakości i źródeł informacji do treści. Tych źródeł często brakuje. To nie jest miejsce na pisanie z pamięci. I tu zaczyna się problem. O ile artykuł o
załóżmy, w Wielkopolskim Parku Narodowym będą pewnie rozbudowywać czy uzupełniać osoby, którym zależy na wiarygodnych treściach i nie mają żadnego interesu w ich zniekształcaniu. To historia zmian artykułów o znanych politykach jest pełna wybielania i oczerniania. Mechanizm przeglądania czy nawet blokowania zmian wobec użytkowników niezalogowanych albo bez dodatkowych uprawnień ogranicza co prawda skalę zjawiska, ale może przypominać cenzurę, a u niektórych nawet powodować autocenzurę. Czy to nadal encyklopedia, którą, cytuję, każdy może redagować? No i czy każdy powinien? A jeśli można czymś zarobić? Wikipedia ze swoim zasięgiem jest idealnym miejscem, by w artykuł o przedsiębiorstwie, produkcie, polityku, idei wszczepić wartościujące określenia, chwalić zalety, pomijać czy usuwać informacje o wadach czy kontrowersjach. A może zrobić psikusa konkurencji? Albo wyprzedzić innych i napisać samemu nowy artykuł, od razu stronniczy. Zjawisko to dotyczy nie tylko osób opłacanych z budżetów PR-owych czy kampanijnych, ale również autorów piszących z własnych przekonań i forsujących własną wizję rzeczywistości. Analiza oglądalności artykułów na Wikipedii pokazuje, że jest sens walczyć o jej czytelników. Może nawet bardziej niż o kolejnych obserwujących na Facebooku czy Twitterze. Warto wiedzieć, że Wikipedia nie zabrania płatnych edycji treści, ale stawia jasne warunki i informacja o tym powinna być łatwo dostępna dla czytelnika. W praktyce rzadko tak jest. W ten sposób artykuły, zwłaszcza te bez obiektywnych źródeł, tracą na rzetelności i mogą zmieniać naszą współczesną wizję świata. Bo przypominam, przeciętny czytelnik zobaczy w Wikipedii tylko to, co na wierzchu. Jednak każdy z nas ma wpływ na jej jakość. Wikipedii potrzeba nie tylko uważnych administratorów i uważnych redaktorów, których jest za mało, ale również uważnych czytelników. Czytelnika, któremu zaświeci się czerwona lampka podczas lektury i powie, to chyba nie tak. Ale tutaj czegoś brakuje, ale przecież tamta informacja została już zdementowana. Artykuły na aktualne tematy są edytowane dziesiątki, a nawet setki razy dziennie. Większość z tych edycji może coś naprawić, ale niektóre mogą coś zepsuć. Jak każdy współczesny serwis informacyjny, Wikipedia potrzebuje neutralności. Można ją osiągnąć przez powrót do źródeł, zapewnienie, by każda informacja miała podane źródło, z którego pochodzi. Przytoczę zasadę podaną na stronie pomocy Pierwsze Kroki. Czytelnicy muszą mieć możliwość potwierdzenia informacji zawartych w artykułach. Informacje dodawane do Wikipedii powinny być poparte wiarygodnymi źródłami, z których pochodzą. Obowiązek wskazania źródeł spoczywa na dodającym informacje. Weźmy jako przykład marchew. Mógłbym zmienić informację, że marchew jest warzywem, na informację, że marchew jest owocem. Tak powiedziała mi znajoma Portugalka, przesłała nawet skany z gazet. Jak to powinno wyglądać? Po pierwsze, marchew jest opisywana w źródłach botanicznych jako warzywo i tutaj wskazanie listy źródeł. Po drugie, według prawa unijnego marchew jest traktowana jako owoc. I tutaj też źródło, być może skany z gazet przesłanych przez koleżankę. Unikniemy w ten sposób tak zwanej wojny edycyjnej, przykrywania nawzajem swoich wersji, podejścia moja racja jest najmojsza. Różne punkty widzenia są reprezentowane, a to czytelnik powinien sam wyrobić sobie opinię, która wersja rzeczywistości jest mu bliższa. Na szczęście artykuł o marchwi zwyczajnej w tej chwili tak wygląda. I to jest jeden z prawie 1,5 miliona artykułów, które ma polska Wikipedia. Polskie wikipedystki i wikipedyści postanowili 2 lata temu uhonorować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę konkursem poprawy jakości artykułów, najważniejszych artykułów o Polsce,
naszej kulturze i społeczeństwie, wchodzących w tak zwany kanon polskiej Wikipedii. Warto wiedzieć, że istnieje ogólnoświatowa lista 1000 artykułów, które powinna zawierać każda Wikipedia, niezależnie od języka. Kanon polskiej Wikipedii jest podobną, wspólnie ułożoną listą, ale artykułów związanych z tematyką polską. Na podium konkursu stanęły artykuły o Orle Bieliku i Polskiej Szkole Filmowej. Ale wygrał artykuł o wódce. Profesor Dariusz Jemielniak, członek jury, notabene zasłużony wikipedysta, skomentował to tak. Artykuł na Wikipedii powstał z tak ogromną pieczołowitością i dbałością o detale, że nawet abstynenci przeczytają go z przyjemnością. Widzę Wikipedię jako nasze wspólne dobro, gdzie obywatele chcą tylko dokładać albo ładniej układać cegiełki, ale nigdy nie psuć. To wspaniały sposób, by włączyć się w społeczeństwo obywatelskie i zrobić coś dla dobra ogółu, bezpłatnie dostępnej encyklopedii. Artykuły możemy poprawiać czy uzupełniać samemu. Oczywiście przy zachowaniu weryfikowalności, podaniu źródeł informacji. Nie zawsze chcemy albo umiemy, ale to nie problem. Po lewej stronie każdego hasła jest przycisk zgłoś błąd. Już proste zgłoszenie uczyni Wikipedię lepszą, bo ktoś się temu problemowi przyjrzy. Nie trzeba podawać własnych danych. Większość autorów decyduje się na formę pośrednią i publikuje pod pseudonimem, któremu jednak pozostają wierni. Jeśli więc szukacie pozytywnego wkładu w nasze społeczeństwo informacyjne, zostańcie uważnymi czytelnikami. Wikipedia ma już masę, ale potrzebuje rzeźby. Dodajcie brakującą informację, poprawcie błędną albo zgłoście. Może dostaniecie jakieś ciekawe zadanie w sekcji Pierwsze kroki. Jest na stronie głównej w menu po lewej. Może to będzie akurat poprawienie stronniczo napisanego artykułu. A jeśli załapiecie bakcyla, może kiedyś napiszecie swój pierwszy własny artykuł. Zachęcam Was do dołożenia swoich cegiełek do naszej wspólnej encyklopedii. A może kiedyś osoba, o której niegdyś napisaliście czy rozbudowaliście artykuł, dostanie Nagrodę Nobla i wszyscy go będą czytać. Mnie się to udało. Spróbujcie.